Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Dzisiaj oczywiście dokończamy ten budynek. No to dobra, lecimy. Tutaj wszyscy są pokonani, tylko tu jakieś kilka Voltorbów zostało. A tutaj coś się dzieje, widzę. No dobra. Kogo mam pierwszego, już nie pamiętam ustawionego. Jak będzie Bilpit? Tutaj nic nie mogę zrobić chyba. No to chyba już tutaj nic ciekawego nie ma, więc pójdę już od razu tam do przodu, bo powinienem już wcześniej to ukończyć. I Gible mnie atakuje. Gibla bym w sumie mógł sobie złapać, czemu nie? Pursuit. Naprzód Great Ball. No, chyba muszę go sparaliżować, chociaż jeszcze sporo mam tych Great Balli, więc zaryzykuję i od razu rzucam. Nie opłaciło się niestety. Ale Gible nie trafia. Dobra, spróbujmy go sparaliżować. To będzie większa szansa, że się złapie. Takedown jeszcze mniej damage'a zada ten ruch. I teraz Thunder Wave. Nie ma efektu? Aha, bo Gible ma typ Grunt, zapomniałem. Cholera. To musi wystarczyć teraz ten Great Ball. O, wreszcie. Bardzo dobrze. Może kiedyś sobie zrobię tego Garchompa, kto wie. I jeszcze Deino został. No to teraz położę tej, może nie pokona go to? O nie, chyba jednak go pokonało. Cholera. No trudno, i tak pewnie bym Hydreigona nie używał. No to teraz. Oj, była jedna zmiana pomiędzy odcinkami, bo teraz sobie z wymiany dostałem. Oczywiście Bilpida, znaczy nie Bilpida, tylko tę ewolucję z Krakiego. O, znowu kolejny dzieciak. Jesteś członkiem zespołu Prime? Oczywiście, że nie. Okej, nie jestem zainteresowany w tych rzeczach, ale Zapdos jest moim problemem. Nie mam pomysłu. Co oni będą robić z tym Zapdosem? No i pewnie jest zdenerwowany ten legendarny Pokémon. No dobra, zejdź mi z drogi, gościu. To jest Volkner. To jest Gym Leader z Ligi Akiba? Nie wiem, co to było ta Akiba, ale I will go first, just do whatever you want, okej? Okay. I tam bitwy się toczą. O, i spotkałem Mei tym razem. Oni są bardzo silni. Muszą się spieszyć. Okej, poszło za Brendamem prawdopodobnie. I moja postać skomentowała to, że zawsze mnie zostawiają z tyłu. Aha. No dobra, lecimy dalej. Tam są Voltorby. No niech będzie. A nie, to nie mogę przejść w ogóle. A to ciekawe. O, jestem już czwarty? Ktoś tutaj był? Lol.
Aha, no tak, bo ci inni trenerzy walczyli, dlatego pewnie stoi tutaj na przejściu. No to Bugbite. Obniża mi defensywę Electrode. Teraz to był atak nieefektywny, czy mi się wydawało? Nie, rollout jeszcze. O, nakryje się, bardzo dobrze. Ale niestety paraliżu też dostałem. I chcę użyć Dratini. Dobra, teraz Simina używam. To jest bardzo dobry Pokémon na typy smocze. Niech będzie rollout, czemu nie? On też próbował tego użyć. Nakrycie. Ale już Dratini nie wytrzymał. Szczęście? To nie było szczęście, to był skill. Dobra, to teraz idę... O, full listora zdobyłem. I też bym użył jakiegoś full heala teraz najlepiej. Tu jest. Tu jest full heal. Tutaj raczej nic nie mogę zrobić, tylko obserwować ich bitwy. Więc raczej tutaj nic nie zrobię. A nie, mogę jeszcze pokonać tego Electroda. No, najchętniej to bym uciekł z tej bitwy, bo nie mam ochoty. No nie, no poważnie, człowieku. Znaczy, człowieku, ty kulo jedna. Spadaj stąd, dobrze. I chyba z tej strony to już wszystko zrobiłem. Muszę iść dalej po prostu. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę beze mnie, ale... Czyli tutaj muszę teraz pójść pewnie. Nie. Gdzie ja teraz powinienem pójść? Tam chyba powinno być jakieś przejście, ale nie wiem. Coś ominęłem na pewno. A tutaj była bitwa. No to dobrze. Celestial. Jakiś. Aha, bardzo kreatywnie. Po prostu to jest skin blue, tylko że ze zmienionymi włosami. No to dobra, zaczynamy od... Backbite'a? Protect. I tak nic nie zrobi na razie. No, tak niewiele damage zadaje, ale... Na trzy hity to może spadnie. Dragon Tail. Ale Sticky też powinna sobie... Znaczy, powinien dać sobie radę ten ptak. Minka tak. No oczywiście Potek musi używać. Ja też często używam, ale nie w takich bitwach, bez przesady. Lira używa, obniża moją defensywę. No i Quick Attackiem go dobijam. Gibla teraz chcę użyć. No to myślę, że ta sama taktyka, użyję... Azumarilla. Ale nie będzie double dash. Pięknie. A czy on jeszcze żyje? Lol. Ale dziwnie, bo to pokazuje, jakby 0 HP miał. A to on ma 1 HP. Aerodactyl teraz. No też. Czy ten teraz super efektywny, no to... I używa bajta nieefektywnego, no to zaryzykuję, jeszcze zostanę. Niestety Confuse nie wszedł. To teraz warto by się wyleczyć. Lemoniady użyję.
idealnie całe życie mi leczy. No i tym bajtem to on za wiele nie zdziała. Znowu bajt. O nie, flinch, poważnie. Nie to, że nieefektywnie atakuje, to flincha dostaje. No i jeszcze jeden hit, dosłownie. Rozpieprz go, dobrze. Oczywiście dostaje sporo expa. Payback. Payback to... raczej się nie przyda. Nie, lepiej to porzucić. Dostaje znowu sporo expa. I udało się, nie taka trudna ta bitwa, nawet startera nie musiałem użyć. To jest mój błąd, wycofując się? Aha. Wracać, wygrałeś. I teraz mam jakąś bombę doładowaną. Na razie, porażkowiczu. Idealnie, dzięki za pomoc. Aha, bo on posiadał tego Zapdosa. A co złodziej legend jeden. Shiny Charma. O, to jest przydatne przy łapaniu z Shiny. Nigdy tego nie robiłem i pewnie tego nie zrobię. Ale... wiadomość od Burndown dostałem. Dobra robota, Arket. Dzięki za pomoc. Powodzenia. I nie przegrywaj. I teraz będziemy zmierzać w stronę Dragnar City. See you there. Okej, okay, to już... No, już tylko tutaj policja została. Oczywiście mi dziękuję za to, że im pomogłem wcześniej. Chociaż jeszcze jedno miejsce sprawdzę, zanim pójdziemy dalej. Czy tutaj nic nie było? Nie, tylko jakiś doktor tu jest. Dwóch doktorów. Aha. No to dobra, wskoczę jeszcze do Pokécentrum i idę dalej. Chyba to już nic ciekawego nie dostanę raczej w tym odcinku. No dobra, tutaj jednak nie byłem. Więc pora zawalczyć oczywiście w tym gymie. I teraz Charimana użyję, zdecydowanie. Może się przydać. On ma Pichu. No nadal niski poziom mają strasznie. Dragon Rage powinien wystarczyć. Pewnie 1-2 HP zostało. Oczywiście atak paraliżujący. No to chyba jednak zmienię. Nikt się i będę spamować tym bajtem. Intimidate wchodzi. Już Quicka tak w pierwszej turze? Bez sensu. Chociaż tu... O kurde. Prawie na hita go pokonałem. Patrz Risu. Wziąłem ten typ elektryczny po to, żeby, no właśnie, rezystować wszystkie ich ataki. Endur. No, niepotrzebnie, bo musiał zdobyć kryta, żeby to się przydało. Więc Endur nic nie pomógł kompletnie. Nie zmieniam. Aż 4 Pokémony miał gościu. Nazw. Oczywiście nie paraliżuje mnie, bo to jest typ... O nie, on miał też typ Fery. To niedobrze, tak? I mi obniża atak akurat w tym momencie. No... Trochę to potrwa, ale... Raczej będę walczyć do końca. O nie, tu jeszcze HP mu? Zapomniałem, że ten atak istnieje. Parabolic Charge.
Zastanawiam się, czy nie zmienić lepiej Pokemona, ale... Nie, on teraz też będzie tym spamować najgorzej. Kryt. O nie, nie, nie. Ja już zmieniam, bo to nie ma sensu, widzę. Parabolic Charge. Boję się, że to coś elektrycznego, więc Bilpida wrzucam. Już raczej powinien go dobić, tego Dedenę. Jezu, jakim cudem to jest takie szybkie. No nie, nieefektywny? O cholera. Złego ataku użyłem. No daj, Potion Tail. O, Winaszak, ale Winaszak nie przyda mi się zbytnio. Bo to jest specjalna ataka, on, ja idę z nim pod fizyczny, więc nie. No ale nie chce mi się tracić teraz full heal, więc od razu pójdę do Poke Center. I tak to jest budynek obok, więc nie ma co nad tym się namyślać niepotrzebnie. Dobra, teraz spróbuję tego Scraggiego pierwszy raz w poważniejszej bitwie. Bo nie miałem zbyt dobrych Pokemonów. Czemu nie po to ekspić, ale... Kurde, źle mam itemy ułożone teraz, bo... Chociaż mogę zrobić switcha zawsze. Bulkup. No zaryzykuję jeszcze jeden bulkup. Więc raczej nie będę już switchować, jak to się uda. Jeśli nie będzie paraliżu jakiegoś. Nie ma. Dobrze. No to ciśniemy z Brick Breaka. Brick Break. O nie, on jest szybszy. No nie, no tak myślałem z tym paraliżem, no. No kurde, elektryczny gym, no ale... musicie tyle tych statusów zarzucać. To nie zmieniam. Trzeba go dobić za tamten chamski trik. No i dobrze. Dwa levela aż dostałem za tę bitwę. No to... chyba nie będę go dać. Po prostu teraz zmienię Pokemona na mojego startera, Charimana. Teraz jak to otworzyć w ogóle? Pewnie tam trzeba coś przycisnąć. Tu było nic. O, jeden laser włączyłem. Z drugiej strony pewnie było to samo. Podobne, ale... O! Droga odblokowana. I dziś nie wiem dalej z bitwami Pokémon. Na razie żadnej fabuły raczej nie będzie w tej grze. Charimant. No to Firefang. Dobrze. Stunfisk, nie zmieniam. Na dwa Dragon Rage powinien być pokonany. O nie, nawet nie. No i znowu paraliż za pierwszym Discharge'em. W życiu by mi coś takiego nie wyszło. Firefang. No to słaby damage był bardzo. Uuu, Machot. Niedobrze. Pewnie teraz paraliż wejdzie. No właśnie. Piękne combo, nie ma co. No to teraz on pewnie użyje znowu coś elektrycznego, no to Ninxia dawaj. Znowu ten match. O nie, źle zrobiłem teraz. Proszę wyprzeć go, dobrze. No nie, nie wierzę.
Stanfisk? Najgorzej. No dobra, Bilpit, dawaj. Nie wiedziałem, że Stanfisk tyle mi problemu. Problemu przyzna. Helioptaj teraz. On miał coś tam z typem normalnym. No to nie, nie zmieniam. Czy na pewno normalny? No dobra, Bugbite. Okej. No i teraz się wrócę do Pokecentrum i następna bitwa. Lecimy z następną bitwą. I tym razem Dynamo. Charge Beama ma. To jest niebezpieczne, tak jak się kilka razy trafi, bo to podwyższa specjalny atak. Teraz Electrode. Znowu ten obrzydliwy Pokémon. I Rollouta używa. Ale niewiele damage zadaje. No kurde, ja też niewiele damage zadaję, a ten pewnie każdego Rollouta trafi. No i ostatni Ember, dawaj, przeżyjesz. 1 HP, ale jaja. O kurde. Chip Away, o. Atak typu normalnego. Myślę, że zamiast Slow Kicka, bo nie będę go teraz używać. Elehit, nie zmieniam. Użyję po prostu potki. A dokładnie lemoniady leczącej. 80 HP to aż daje. No to Dragon Rage może teraz. No i Emberen go dobi. Chwila, to było jakieś pytanie. Which type is super effective against electric type? Ground oczywiście. Teraz drugie. Nieefektywny jest jedynie steel. No. Bardzo dobrze. O, to już jest bitwa. Tam jacyś policjanci są w bocznych pokojach. No to dobra, teraz zrobię krótkie cięcie, trochę doekspiję Pokémony, bo to może być dość ważna bitwa. Na zakończenie tego odcinka stoczę jeszcze bitwę z Falknerem. Więc już wszyscy wcześniej zostali pokonani i już tylko on został. Pierwszy teraz będzie mój Scraggy i no zobaczymy, czy się uda. Zipstrike'a. 28 poziom aż. Dobra, spróbuję Bulk Up'a. Charge Beam. Okej, jeszcze raz spróbuję tego użyć. Teraz trzeba unicestwić Zebstrike'a, jakbym chciał wygrać. To daj, Brick Break. Kurde, jest szybszy nadal. Uuu! Ależ potężny damage. Trzeba to wykorzystać. Oczywiście nie będę zmieniać, nieważne kto. Electabuzz tym razem. Jest szybszy znowu. Unie, kryt. Dobrze, i tak go pokonuję na hita. Jeszcze został na jedną... na jedną turę, ale... Ale wiadomo, co się stało.
Oj, teraz high jump kick. Dość ryzykowny atak, ale można by się nauczyć tego. Zawsze mów relearner zostaje, jak nie nauczy się. No, ten chipoey niby taki niepotrzebny zbytnio, ale nie mam nic mrocznego. No dobra, zaraz. Na razie zamiast chipoeya. High jump kick nauczony i teraz manek trike. No to myślę, że mój starter z nim zawarczy. Dick. Mega ewolucję już ma. Jeszcze nie mam żadnej. O nie, Intimidate jeszcze zdążył użyć. Miejmy nadzieję, że... O nie, dwa razy Howla użył. To niedobrze. No to Dragon Rage będę spamować. A teraz Charge Beam? To po co mu był ten Howl? O, jeszcze raz jak wejdzie to... Kurde, ma super potkę. Nie użyłem jeszcze itemu w tej bitwie. Jeszcze raz Dragon Rage. Charge Beam. No nie, dlaczego teraz akurat? To dobra, Ninksia wchodzisz. On nie ma za wiele HP. Też mu Intimidate'em wchodzę. Znowu Howl. Ma coś fizycznego, czy nie? No jeszcze raz, Spite, please. Quick Attack. No miał coś fizycznego, ale... Ale nic mu to za wiele nie dało. No i udało się. Aerial Ace'a się teraz uczę. Zdecydowanie lepszy od... No, chociaż... Tackle... No dobra, niech będzie na razie zamiast Tackle'a, bo będę miał jeszcze Quick Attack'a w każdym razie. No i przegrał Falkner. Znaczy Voltner. Źle to wymawiam. Well, you are strong. Jesteś silny i bardzo bystry. To jest twoja nagroda. No i zdobywam tę odznakę. I stręcza teraz mogę używać. Charge Beam'a również. A mi to oczywiście tłumaczy mi, jak działa ten atak, ale ja to rozumiem, więc nie muszę w sumie tego nawet czytać. No i dobra. O, tutaj jeszcze jest jakaś scena, to jeszcze nie kończę odcinka. O, i list dostałem. Nazywam się Red, czekam na ciebie w Fairy City. Jest skrót, więc znajdź podziemia, gdzie można przejść oczywiście do tego miasta. I to będzie z Florama Town chyba. Chyba domyślam się, gdzie to jest. No ale to już pokażę wam w następnym odcinku. Do zobaczenia.